No nie, ja nie wytrzymam. O Jezus. O jest, dobra, dobra, dobra. Dzień dobry bardzo. Dobra, bez histerii. Nie ma co robić melodramatu. Ja jestem tutaj. Mamy niedzielę. Witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie. A mianowicie zaczynamy dzisiejszego vloga. Jak to wyjdzie, co wyjdzie? Nie wiadomo. A więc tak. Tu muszę wypełnić parę dokumentów. Tutaj mamy Heldboxa, którego wam pokażę później, ale kto obserwuje na Instagramie, ten widział już pierwszy, po drugie, albo po trzecie. Jestem w piżamie, ale już w makijażu. To jedno. Następne sprawy. Kawa do picia i woda z cytryną. Dlaczego jedno i drugie? Ja nie wypiłam najpierw wody z cytryną, bo nie zdążyłam. Zapomniałam, dlatego tak to wygląda. I jeżeli chodzi o dalszy ciąg działania, to koty się piorą. I to nawet nieźle. Tak? Jacy wy jesteście niegrzeczni na jesień. Naprawdę. Aż się boję, co będzie zimą. No. No jakie pieruny niedobre. No mówię wam, że nie idzie z nimi wyrobić. O. Znowu KSW. Zapasy sumo. No w sumie już zapasy sumo, bo przecież Bazel to jest normalnie gorzej niż sumita. O. Spokój! Psz! Rozdzielę towarzystwo zaraz. Jeden, drugi na dwór i się skończy babki sranie. Dobra, a dalej mamy włączony TVN Player, bo mam do obejrzenia Masterchefa, bo nie oglądałam tydzień temu, bo byłam w szpitalu i tydzień temu nie oglądałam również Kuchennych Rewolucji. I muszę obejrzeć dwa odcinki. Podobno wyszedł już Belfer 2. Ale nie wiem, czy jest już do obejrzenia, bo to na Kanal Plusie leci, nie? No, a my ostatnio nie obejrzeliśmy, bo to 20 któregoś października? Czy on już, czy jeszcze nie wyszedł? Właśnie teraz nie wiem, kurczę, muszę sprawdzić. Czy on wyszedł, czy dopiero 20 któregoś października, także nie wiem. Ale na pewno z chęcią obejrzę i zobaczę, czy będzie tak samo dobry jak numer 1. Więc dobra, oglądam, spożywam napoje, włączę się później. Ciao bambino. No dobra, miałam wam pokazać Heldboxa, ale to może za sekundę, bo Bazyl tu odstawia takie numery. Co? No dobrze, ale to nic, bo idziemy, słuchajcie, robić zupę krem z dyni. Potrzebujemy naszą dyniuszkę. Batata nie wiem dlaczego, ale chyba mam w lodówce. Weźmiemy cebulkę na pewno. O, się nakruszyło. Nakruszyło, napruszyło. Coca-Cola, która stoi, słuchajcie, nie wiem ile i ona chyba już jest do wylania. Tak? No. I zrobimy sobie z batatem. O kurka, siwa! No co jej się... A, miejmy nadzieję, że jak rozkroimy, to będzie git. Więc zaraz się tu za nią zabieram. Jeszcze dam z dwa ząbki czosnku i nie będę jej piekła ani nic, tylko po prostu przesmażę, wleję trochę wody, podduszę i musimy jechać do sklepu, bo potrzebujemy mleko kokosowe. Tak, jak ty krzyczysz. Jak ty krzyczysz. Co? Ty zawsze masz tyle do powiedzenia. Bazel to taka niemowa. No. Oho, Bazyl to znowu prima baleron. Tak? Co tam? Wszystko w normie? Co? Nie no, szpieg, zobaczcie, no to jest szpieg. To jest normalnie kot tropiący. Robimy zupę. I sytuacja taka, to w środku się, o, widzicie? Ale wykroiłam, chyba od razu tyłka nie rozerwie, nie? I stwierdziłam, że tu mam trochę zwiędniętą cukinię, ale szkoda jej wyrzucić, więc też ją wrzucę i tak będzie wszystko blendowane i tak to jeden pies. Tu sobie wylałam odrobinę oliwy, a w ogóle jak zrobię zupę, to później idę po swoją własną prywatną dynię do ogródka. Co mi się podoba w zupach krem, to to, że nie trzeba rozdrabniać się na mniejsze kawałki, tylko wrzucać większych. Co za śmiech. Jak choklik. Jedna. Tu jest taka bardzo maleńka. Trzecia. No tak około 20-25 dyni to jest na pewno, ale wziąłem od największej do najmniejszej w sumie, nie? No. Więc teraz jak zacznę gotować znowu zupę krem, to po prostu...
aż nie mogę się doczekać, więc jedziemy do domu, tylko muszę je trochę obmyć, pępowinki poobcinane i gotowe na zabójstwo. Tak wygląda umyte towarzystwo Papryczka, czyli też zerwana prosto z krzaczka Dawida, ale ona jest dla Dawida, nie dla mnie, absolutnie nie. Herbatka i właśnie blendujemy zupkę. Teraz nie ma z mlekiem, ani z mlekiem kokosowym, bo nie chce mi się jechać. Obejrzymy serial, dopiero będziemy jechać. Takie leniwe dupy dzisiaj jakieś się zrobiły. Możesz omawiać, proszę. No. Bazyl, a ty? No. Omawiaj. Od czego zaczynasz? Od tego? Tak? Nie? Od tego zjedzonego? Od tego tu też prawie nie ma. A, i tego też nie ma. O, się wysypało, kurka siwa. A jednak jest. Przepraszam bardzo, ale tu się coś wydarzyło nie tego. Trzeba stąd zejść, proszę. No, już, wyjazd. O, nie wytrzymam. Dobra, już wypadł. Aha, chrupeczki. No to chyba każdy kot to lubi. Tylko, że on to zaczyna jaj jeść, więc nie, bo jeszcze ci stanie w dupce i dopiero będą jaja. No. Ale karton, jak latawiec, nie, tam się nie wchodzi. Później. Słuchajcie, przyszła pora obiadowa, już jest dużo później. Buzia to mnie pokaże, bo ja przyszłam, byłam, wróciłam i jestem znowu w piżamie, ale zupa krem już jest gotowa. Jeżeli chodzi o doprawienie, to u mnie jest tylko sól, pieprz, odrobinę curry, odrobinę kminu rzymskiego. I to wszystko. Tak, ja nic więcej nie daję. Także tyle w temacie. A teraz w końcu pokażę Wam, co znajdowało się w pudełku Health Box w końcu. A przy okazji, to tutaj czeka mnie zaraz Skazany na śmierć 5 sezon. Bardzo przewidywalny, lubiłam tamte części. Co mogę powiedzieć? Mimo, że jest przewidywalny, to fajnie jest nagrany, po prostu go lubię. Tyle w temacie. Więc tak, to co było, to po prostu orzechy pistacjowe. No jak widzicie, już nie ma. I już Wam tłumaczę, ile to mogło kosztować. Więc uwaga, nasze pistacje około 12 zł. No pistacje generalnie są bardzo drogie, więc tu się nie ma co dziwić. No, tu mamy widokówkę, bo to jest od suplementu diety, który jest naturalny. I on był jako gratis. I tutaj mamy w składzie silnie skoncentrowany ekstrakt 10:1 z pestek owocu mango. No i co mogę powiedzieć? Fit i detox. Po ostatnich braniach różnych specyfików, no nie wierzę. Ewentualnie jeżeli jest naturalny, no to może coś tam, nie wiem, dostarczyć naszemu organizmowi, ale tak to po prostu nie wierzę. No i następna rzecz, rodzynki w czekoladzie, coś co kocham i uwielbiam. Rodzynek nie zjem w czekoladzie, jak najbardziej. I tego nie umiem wytłumaczyć. I to jest jedyna postać rodzynek, którą po prostu zjem. Pamiętam tę czekoladę, którą kiedyś sobie też kupiłam, która była w Healthboxie. Ta firma wcale nie jest tania, ale jest naprawdę smaczna. I właśnie próbuję znaleźć cenę. Wy już pewnie widzicie, a ja jestem ślepa kura dzisiaj. Krem warszawski, wafle kukurydziane, borówki, pistacje, rodzynki, mąka. Nie ma. No to Wam nie powiem. Chciałam, ale nie powiem. Tu mamy wafle, które słuchajcie, wyglądają w sposób następujący. O, po prostu wafle w czekoladzie. Bardzo dobre. 6 sztuk w środku. I wafle kukurydziane kosztują nas około 3 zł. Także cena jest przystępna. Później mamy borówki liofilizowane. Tego jeszcze nie otwieraliśmy. I nasze borówki kosztują. Cenę mamy tu. Około 4,50. Później mamy mąkę z ciecierzycy, którą też mam, bo Dawid kiedyś kupił i do tej pory nie używaliśmy, także spokojnie. Około... A nie, przepraszam. To około 7 zł, bo jestem ślepa. A mąka kukurydziana... kukurydziana, Boże. A mąka z ciecierzycy nie ma ceny. No. Autentycznie, słuchajcie... Nie ma ceny. Mąka. Nie ma. Tego naprawdę nie ma. A to też nagrywałam Wam na Instagramie. To nie było w Healthboxie, to Dawid kupił, także nie wiem. Zobaczymy. I tu mamy krem warszawski śniadaniowy.
który był zawsze czekoladowy. On kosztuje około 15 zł. Skład jest po prostu genialny, ale co mnie zaintrygowało, to że on jest na, w składzie ma na pierwszym miejscu manna kokosowa. Uwielbiam mannę i mam nadzieję, że będzie tak samo dobry jak ten czekoladowy. A tutaj rodzynki w czekoladzie wyleciały, więc muszę pozbierać. Tak się prezentuje Heldbock. Także jest git majonez. No mąka, kurczę, niestety nie próbowałam. Zaraz chyba spróbuję to. A to się później zje, także wszystko prawie zjedzone zaraz będzie, no. Powiedział mi ucieczce. Zdradzi was. Zgasną światłość. Jestem cała. Zastanawiałam się, jak... W ogóle to już miesiąc temu słyszałam, że są te jakieś tam ozdoby, czy w ogóle coś tam z Mikołajami się pojawia, nie? A generalnie no to już z tydzień temu, czy półtora gdzieś zauważyłam, że są już kalendarze adwentowe do kupienia i tak się zastanawiam, czy w tym roku polować na jakiś z Depody Shop. Powiem wam szczerze, szkoda pieniędzy, bo są bardzo drogie, 120 euro, 85 euro i 55 euro. I ten za 55 euro, no to jest, słuchajcie, no ponad 200 i wcale szału w środku nie ma, także nie. Zastanowię się znowu nad tym z Kilsa, którego miałam w tamtym roku, ale jeszcze nie wypuścił Kils i no nie wiadomo, czy będzie, no bo oni też tam różnie mają. Także nad tym się zastanowię. Herbata zrobiona. Oglądam serial i grzebię na tablecie. I wiecie co? I wyczytałam, że tego Belfer... Część druga to jeszcze nie wyszedł, że on będzie 22 października, a ja myślałam, że on już jest. Bozia to mnie po prostu pokaże za dzisiejszą niedzielę. Ja wiem, że w niedzielę to się powinno odpoczywać, ale bez przesady, nie? Chociaż wyjść na spacer czy cokolwiek, nie? Nie, w piżamie cały dzień, w makijażu, tylko chwilę byłam na dworze, bo musiałam coś zrobić. No i po dynie jeszcze byłam, to był drugi raz, także zarąbista niedziela. Jeszcze, słuchajcie, z ręką na sercu nie pamiętam, kiedy miałam taki dzień. No wiadomo, że raz na ruski rok taki się zdarza, ale dawno takiego nie miałam naprawdę. Także Bozia to mnie tak pokaże, że leżenie po prostu z kuprem cały dzień w piżamie. Nie pamiętam. Jak Boga kocham, nie pamiętam. Ale akcja. Teraz jesteśmy w łazience. Niedawno wróciliśmy ze spaceru, słuchajcie. Oj, teraz będzie ciemno, nie będzie nas widać. Już moment, czekajcie, podkurzałam jeszcze, bo się wysypała jedna rzecz, więc Dawid pojechał teraz do sklepu po mleko kokosowe i po zwykłe. Jest godzina po 14, 14.20 dokładnie. Ja jestem znowu w piżamie, tak, jestem znowu w piżamie. Przeżywam, jakby to powiedzieć, przeżywam jak mrówka okres tak generalnie, bo ja powiem wam szczerze, że nawet jeżeli siedzę w domu i rzeczywiście chodzę i gniję, nie? Znaczy i nic nie robię, no to nie siedzę w piżamie, tylko po prostu w takich łachach domowych, nie? A dzisiaj po prostu pijama party, jak się patrzy. Sytuacja wygląda następująco, że Miranda nadal nie chce oddać Heldboxa, a gruby śpi tutaj. No, byście się ruszyli trochę, nie? Nie. Więc tyle w temacie i teraz co chcę powiedzieć jeszcze, to to, że wiecie co, z perspektywy nagrywania filmów na YouTubie mogę powiedzieć jedno, że mam te swoje youtuberki, które wiecie, lubię oglądać i te vlogi i to wszystko, mimo że one są takie domowe i tak dalej, ale takie jakieś mam dziwne wrażenie, że jak ja coś nagrywam, to to jest takie nudne, takie w ogóle bez życia, no dobra, no ale jak jest taki dzień, słuchajcie, że ja rzeczywiście nigdzie nie wychodzę, byliśmy na spacerze, to już kamery nie brałam, w ogóle jest 20 stopni, 20 stopni, nie ma słońca, są chmury, ale jest 20 stopni, jest zarąbiście. I nie wiem, mam takie jakieś wrażenie, że po prostu no wszyscy inni w koło nagrywają świetne vlogi, a moje to są takie nudne. Nie wiem, nie wiem o co mi chodzi jeszcze, ale to może jakieś mnie coś dopadło teraz, że nie nagrywałam, że byłam w tym szpitalu, wróciłam i tego? Menopauza? Menopauza? Przekwitanie? Jedno i to samo? No, mózg mi kwitnie. Nie no, no ale mam takie, no kurczę, no... Albo w tygodniu, no nie mam jak wyjść, bo jak jestem w robocie, no to jak mam wyjść i nagrać coś więcej, ewentualnie, no jak jestem w sklepie i takie inne, no to... Dobra, wiem, wiem, teraz większość z was napisze, że takie coś jest właśnie fantastyczne, super, hiper, ekstra i też mam właśnie swoje youtuberki, które nawet jak nagrywają vloga domowego, to ja to lubię, ale takie mówię, coś mi się uczepiło w ten czajnik i... Nie wiem, czekam aż Dawid wróci i chyba sobie strzelę właśnie małą kaweczkę. Z mleczuszkiem. Fajnie by było.
I nie wiem, dlaczego jest jakaś plaga biedronek. Plaga. To po prostu nie jest 5-10, tylko normalnie nie wiem, skąd one się biorą. I jak się wyjdzie i z drugiej strony, wiecie, domu, nie? No, na zewnątrz. To po prostu biedronki. Stado biedronek. Dużo biedronków. Więc dobra, czekamy na Dawida. Na mleko kokoszowe. Bo on tam też będzie sobie robił coś do jedzenia, oczywiście z kaszą pęczak, nie? Bo wiecie, że my teraz mamy 15 tysięcy kilo kaszy pęczaku. Jakby komuś brakowało, to bardzo chętnie oddam. Ale śmiech śmiechem, już jedno opakowanie kilogramowe zjadł. Znaczy, no ja tam też trochę dojadałam, nie powiem, że nie, bo jak robiłam te z warzywkami na obiad, bardzo pyszne, które zobaczycie w foodbooku niebawem. Także bądźcie na czujce, bo w foodbooku pojawi się bardzo fajnych dużo przepisów z kaszą pęczak. No. Więc czekam, robię kawę i kończę skazanego na śmierć. Taki plan działania w piżamie. Bez stanika, cyce wiszą, odpoczywają. Jak chodzić i gnić po domu, to porządnie, niech wszystko powisi. Zmierzam, żeby zrobić sobie kawę i chciałam powiedzieć, że pytaliście się mnie o to, czy polecam coś z Rossmana, bo teraz jest ta promocja tam minus 49 i tak dalej. I słuchajcie, nie, nic nie kupowałam, nic nie zamierzam kupić. Mam wszystko i naprawdę, nie kupuję dlatego, że jest promocja i muszę wydać pieniądze, bo muszę mieć coś nowego. Po prostu nie kupuję, bo mam. Naprawdę, także nie polecę wam nic konkretnego. Przepraszam. Ja, bo wyleję. A przedłuża z dworu, bo nie miałam jak podłączyć ładowarki. Schowaj się, żeby cię nie było widać, ale siara. To ja. Czekam, aż mnie reklama minie, bo chcę obejrzeć jeszcze jeden odcinek Kuchennych Rewolucji, bo się okazało, że ja dwóch nie obejrzałam. A tu słuchajcie, muszę szpernąć do szuflady, bo chcę sobie wybrać jakiś lakier do malowania i nie wiem, czy pamiętacie tę akcję, że ja już, Jezu, kilka miesięcy temu, to w ogóle nie wiem, czy to było w tym roku, miałam wywalić lakiery do paznokci i tu nawet sobie odłożyłam jedną kubkę, która naprawdę jest do wyrzucenia. Tak samo ten, który miałam w tamtym roku i jest go w sumie na dnie. To jest właśnie to, co mam na paznokciach. On jest super fajny, ten lakier, i on był z drogerii DM, z tej serii DM-owskiej, że tak powiem. I dobrze, że mam go tyle, ale już się nie nadaje do malowania, także on też stąd wyjeżdża. Jeszcze miałam jednego kolegę, którego w sumie użyłam tylko jedyny raz. I może tym się pomaluję? Takim fioletem? No nie wiem. Zobaczymy, co w trawie piszczy. Niestety ta pomarańcza, która była w Shiny Boxie z Delia, tak to lakier sam w sobie jest okej, ale kolor, no niby wiosenny może być, tak? Wiosenny. Cały dzień w piżamie daje we znaki jesienny, jak dynia troszeczkę taki. Ale nie mój. Ja nie lubię takich kolorów niestety. Gdyby był inny, to jak najbardziej okej. Więc w sumie mam dylemat, czy zrobić jasne, czy zrobić właśnie takie ciemne, czy wiecie co, może coś takiego, jakby to pokazać. Czekajcie. Taki. O! Zaczęło się. Szybko, już wam pokazuję. Taki, o, z brokatem coś. Tu mam z Lovely właśnie takie fajne brokatowe. Czekajcie. Nie, tego nie chcemy. Taki fajny był tu, ten też jest fajny brokatowy, ale na coś by go trzeba było rzucić. Taki fajny złoty był. O, ten był fajny. I on też jest z Vivo, to jest akurat. W tamtym roku go kupiłam. Się trochę roztegował, ale on jest dobry, wiecie? One naprawdę wytrzymują długo, te lakiery. Także jak się go wstrząśnie, to jest fajny. Fajny taki złoty. Jeszcze jeden gdzieś tu miałam podobny, także... Dobra, w skrócie, trzeba będzie niektóre naprawdę wyrzucić. I wybrać jakiś sensowny encepęce, w której ręce. Gesslerowa. Przyszła pora na kolację. Nie pokażę, zobaczycie w foodbooku. A na pewno będzie zupa krem z dyni. I nie zauważyłam, że płytki mi się ubrudziły. Musimy to naprawić. Jak możecie zauważyć, już jest ciemniej. Koledzy cały czas śpią. Nic się nie zmieniło. A ja, słuchajcie, nagrywam jak zwykle w momencie, gdzie Dawid się wyeksmitował na chwilę z pokoju. Tradycyjnie, jak dzisiaj przystało, nie zobaczycie mnie w niczym innym jak w piżomie. Zaraz idę sobie zmyć twarz, jest godzina 18:13 dopiero. Ja jestem po kolacji i miałam pomalować paznokcie, ale przyjechała koleżanka
No i nie było kiedy. Chociaż co za problem przy koleżance pomalować sobie pazury, nie? Benek się tu... Listek mu spadł. Tak, Benek? Dobra. I wiecie co, oglądałam filmik teraz... Może kogo? Niesi 25. I ona pokazywała sukienkę. I tak mi się podobają te kolory tej sukienki. Nie podoba mi się być może konstrukcja jej do końca. Ale szukam czegoś w podobnym stylu. I po prostu teraz buszuję na tablecie, że aż po prostu normalnie on się zaraz chyba poprzepala. Nie podoba mi się w niej to, że ona ma tutaj rozpinane na guziki, ale no dobra, no nie trzeba zapinać do końca, nie? Ale o, takie coś jakby było, nie? No nie takie, że cytki na wierzchu, nie wiecie o co chodzi, nie, że Pamela Anderson od razu tak jest, nie? Tylko takie, o, takie coś jak tu. No chociaż w sumie w tej sukience się da, ale ona pokazywała jeszcze jedną z H&M-u, właśnie w tym filmie też. I tamta, tak mi się zarąbiście podoba, ale tamta już jest po szyję, nie? A ja jak mam potąd, to po prostu no, nie wytrzymam w tym nawet 30 sekund. No nie wytrzymam, po prostu nie wytrzymam. Nie umiem tego opisać, nienawidzę. No i właśnie ta sukienka, którą ona pokazywała, to po pierwsze, że już jej nie ma na stronie i nie można jej zamówić, to są te kwiatki. A ten film był... O, to był ten film. Niekosmetyczni ulubieńcy. W ogóle widać? Ciemno jak w noży i tu nic nie widać. Ojej, no nie chcę mi się światło zapalać. Czekajcie, nie. Musimy iść tu. Tak? Dobra, widać. No i generalnie przeglądając właśnie internet buszuje. No tutaj też była taka w paseczki i w kwiateczki. Nie w paseczki. Tylko co chcę powiedzieć, że no ta jest na ramionczkach, nie? O tu już w ogóle w Zarze siedziałam wszędzie po prostu, także wiecie. O, tu jakieś kwiaty, tu następne kwiaty. Także tu jest tego po prostu tyle, że o tu nawet telefonu szukałam jakiegoś, ale niestety nic nie znalazłam. I tu w sumie na stronie Berszki też trochę widziałam niektóre fajne kiecki. Musicie chwilę poczekać, bo mój internet jest, wiecie, o, coś w ten deseń, ale no znowu jak jest rozpinane pod szyję, to jeszcze jest git, bo jak jest zategowane, no to niestety. A to jest taki mój klimat, lubię takie, ja w ogóle uwielbiam właśnie tego typu sukienki, bluzki, znaczy może bardziej bluzki, bo w sukienkach to ja może tyle nie chodzę, nie? Ale lubię takie żywe kolory, żywe coś, mimo że to jest na przykład, nie wiem, czarne, ale ma takie żywe kwiaty. Podoba mi się to w cholerę mi się to podoba. Także szukam czegoś podobnego. Ta mi się też podoba tutaj. Tylko czekajcie, byśmy mogli wrzucić trochę inne zdjęcie. Halo. Panie internecie, Jezus Maria, tu wszystko jest po prostu zacofane w tym domu. Też jest fajna taka asymetryczna ta kiecuszka. On się odmulił. Teraz jak śmigają te zdjęcia. Nadążyć nie idzie. No to na szyi trochę jak na smyczy, nie? Nie wiem, też do tego się nie mogę przypomnieć. To się jakoś nazywa, nie? To coś na tym, na szyi. Także no nie wiem. Dobra, więc z mojego planu działania, no już mamy 18:17, więc trochę zleciało. 4 minuty. Ja idę zmyć paszczę. No i kopać się jeszcze nie idę, bez za wcześnie. Gdzie tam? Mimo, że nawet, tak jak widzicie, dzisiaj mam taki dzień, że, no jakby to powiedzieć, no nic nie robię, nie, opierdalam się za przeproszeniem, no to, to nie idę się kąpać szybciej, tylko po prostu jak idę spać, to nie wiem, góra godzinę wcześniej, no czasami mi się zdarzy tam z 2 godziny wcześniej, ale tak, żeby się wykąpać o 15 i potem do łóżka leżeć i spać, to nie. A jeszcze chciałam powiedzieć coś na temat przekleństw, no to słuchajcie, no sorry. Ja generalnie wiem, kiedy mogę przeklinać. Znaczy, mówię teraz o takim, wiecie, przełomie domowym, towarzyskim, rodzinnym, nie? Więc wiem, przy kim mogę, wiem, kiedy mogę, wiem, ile mogę i wiem, czy w ogóle mogę. Więc słuchajcie, tak samo tutaj. Jeżeli ja czasami przeklę, no to słuchajcie, ja nie będę udawała kogoś, kim nie jestem. Taki mam charakter. Także przepraszam bardzo z góry, ale nie będę przepraszać za to, jaka jestem. Po prostu. Co na sercu, na języku, jak to się mówi. Idę zmyć te paszcze, bo już mnie wkurza. Wkurzają te rzęchy. No. A oni to się chyba nie obudzą. I ten przedłużacz nadal, nie? No w ogóle jaja jak berety, nie? Przyniosłam ten przedłużacz z garażu.
No umyłam go, no bo oczywiście był przecież cały zakurzony, zapiaszczony i nie wiadomo co jeszcze z nim było. Bo słuchajcie, miałam inny przedłużacz i tu mam gniazdko, no ale jak ja wiecie, na kanapie i tu, no to nie mam jak podłączyć sobie telefonu, nie? Bo ja mimo, że oglądam telewizję, to siedzę na tym, na tablecie albo gdziekolwiek, nie? Oczywiście pudełka Healthboxa to nie ma kto wynieść, nie? No bo po co? Tak będziemy siedzieli z nim dzisiaj cały dzień. Wszyscy gniją i się opierdzielają, to Healthbox też będzie leżał z nami. A co? Dobra, idę. No siema. W ogóle to muszę te... Jak ja uwielbiam wchodzić do łazienki, od razu babcie ściągam podłogówka. Dobra, ale ja nie o tym. Zawsze jak się kąpię, to Bazyl albo zazwyczaj Milano, a dzisiaj to nie wiem, dlaczego Bazyl jest ze mną, więc na tle Bazyla powiem Wam o tym produkcie. I słuchajcie, ja kiedyś dostałam od nas tam z rodziny tą próbkę i to jest produkt 18 w jednym, czyli do wszystkiego i do niczego, tak? Zazwyczaj, nie? Jeżeli coś jest do wszystkiego, no to znaczy, że wiecie, do kitu, nie? Ty wąchaj, ja będę mówić. Właśnie, jeżeli chodzi o zapach, to jest bardzo, bardzo przyjemny. Generalnie ten produkt jest fajny, bo naprawdę teraz go użyłam pod prysznicem. I pamiętam, że kiedyś czytałam o tym produkcie, co to w ogóle jest, jak to dostałam. I to chodzi o to, że po prostu tu można robić z tym wszystko. Można tym myć włosy, myć twarz, można to używać do podprysznic, coś tam do mycia naczyń było chyba do... Nie chcę teraz kłamać, ale tam naprawdę były dziwne rzeczy. I co chcę powiedzieć, że idea jest naprawdę fajna. Bo jadąc teraz na przykład gdzieś, słuchajcie, macie większe opakowanie i teraz sobie wyobraźcie, jeden jedyny produkt do mycia twarzy, do mycia włosów, do mycia ciała. No to jest po prostu bajka wtedy, nie? A nie, trzy butelki. Nie? No cytrynowy taki trochę, tak? Takie cytruski. To chyba nie w guście bazyla. No i pamiętam jeszcze tylko tyle, ojoj, że ten produkt jest bardzo drogi, więc na pewno sobie na razie to odpuszczamy. Ale fajny jest, tylko zazwyczaj jest tak, że jeżeli pasuje nam do ciała, to znowu nie będzie nam pasował do twarzy. A jak będzie nam pasował do włosów, to nie będzie znowu do czegoś tam pasował, nie? Bazyl? Ja muszę muszlę klozetową pokazywać przez ciebie. A, i ważyłam się. 70,4, czyli to wszystko, tak samo jak zawsze, nic się nie zmieniło. No i co? Mówimy, Mirandzie, że wąchałeś? Jak to brzmi? Wąchałeś? Dobra. Znowu widzimy się troszeczkę później, już jest, słuchajcie, za chwilę będzie MasterChef, więc... z Bazylem się przygotowujemy. Milano coś nie chce przyjść. I słuchajcie, pamiętacie farby do włosów z Shiny Boxa? No i ja akurat trafiłam dobrze, bo był czarny, nie? Więc tak się zastanawiam, czy by sobie może jutro, jak wrócę, nie trzasnąć na czajniczek? No nie wiem. Zobaczymy, pomyślimy, pożyjemy, zobaczymy. Co myślisz? Ty to nic nie myślisz. Ty tylko myślisz o jedzeniu. Jezus, podłogi wącha z głodu. Matko, co za kot. No bazyliada. No ty się chyba urodziłeś głodny, co? Matkę w ciąży godzili? Okej. Okay. Po MasterChefie jest 22:45. A co się kotkowi stało? Jeśli bym mogła tak zapytać? Co? Zepsuła się kicia? Teraz nie wiesz, jak się złożyć z powrotem? Co? Milano? Co? Ojeny, w końcu się obudziłeś? Tak? Kurczę, no nie wytrzymam. Normalnie aż ci miejsca brakuje. Nie masz jak się przeciągnąć, widzę. Tak, no. W ściany powbijaj pazury, no. Mądre. Dobra. Więc słuchajcie, jest 11, już się wykąpałam i co ty odstawiasz? I będę się z wami żegnać, więc taka była moja dzisiejsza niedziela, kiszenie o góra i w ogóle szwędanie się po całym domu, tylko chwilę koleżanka była, chwilę byliśmy na dworze i Dawid był w sklepie. Wow, szaleństwo. Więc co, może jutro zmienimy? Znaczy nie zmienimy, odświeżymy kolorek trochę? Fajnie by było.
Więc dobra, trzymajcie się ciepło, widzimy się. Boże, jak ja bym chciała powiedzieć, że jutro, ale może będzie niespodzianka, się uda jeszcze nagrać vloga na jutro, więc trzymajcie się ciepło, dzięki za oglądanie, pa pa.